Swoje rozgrywki zaczęli już koszykarze. W tej edycji miejskiej ligi gra 6 drużyn, w tym ekipy z Augustowa i Olecka. Za uczestnikami już 2 kolejki spotkań. Po tych 2 kolejkach zaobserwowaliśmy wyrównane zespoły. Nie ma takich różnic, o czym świadczą wyniki. Także mam nadzieję, że tak będzie do ostatniej kolejki. W pierwszym meczu firma pokonała po zaciętym meczu Augustów Boilers z 92-85. W roli faworytów do mistrzostwa pod nieobecność zwycięzcy poprzedniej edycji występują zawodnicy Intercars, grający w oglądanym spotkaniu w pomarańczowych kamizelkach. Każda porażka będzie moim zdaniem uznana za sensację, jeśli przegramy. Mamy dobry skład, wzmocniliśmy się Arkiem, który w zeszłym roku grał w Giżycku. Mamy 3 najwyższych zawodników w składzie. Tak więc jeśli chodzi o tyły, mamy dobrze je zabezpieczone. Problemu z pokonaniem młodszych kolegów z Solosu nie mieli i wygrali pewnie 142-95. Choć najmłodszy zespół ligi pokazał w 3 kwarcie, że grać w kosza potrafi. Tę część meczu zawodnicy Solosu zapisali po swojej stronie. Zawsze trenerzy mówią, że wynik jest lepszy od gry. Tutaj ja bym się z tym nie zgodził, natomiast mecz mojej drużyny był lepszy od wyniku, bo dali z siebie wszystko, dowodem tego była 3 kwarta. I ja zawsze to powtarzam, naszą bolączką, że nie mamy zawodników podkoszowych wysokich i tutaj przegrywamy. Na zakończenie tej serii goście z Olecka spotkali się z Andzikiem, również grającym w pomarańczowych kamizelkach. Andzik to zawodnicy znani z szeregów CSB, mocnej ekipy poprzednich edycji ligi. Koszykarze z regionu grali ostro, ale mało skutecznie. Pudłował także Andzik, stąd najniższy wynik w tej kolejce. W ostatnich 32 sekundach mecz na swoją korzyść rozstrzygnęli zawodnicy Olecka, wygrywając 63-60. Jakoś nam dzisiaj mecz się nie układa, co prawda można powiedzieć, że gramy dopiero na swój drugi mecz, więc ciężko jest się zgrać, ale myślę, że to przyjdzie z czasem i z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Mecze można oglądać co niedzielę od godziny 14 w hali na osiedlu Jeziorna.